Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry The Long Dark. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Słuchajcie, wykonuję misję, która nazywa się... Nie wiem, jak się nazywa ta misja w sumie. Ale do naszej babulki, do naszej matulki, czy jak ona się tam nazywa. I mieliśmy znaleźć klucz do jakiegoś sejfu i z tego sejfu przynieść jakąś kasetkę. I ona nam coś wywróży, albo nie wiem, co się stanie wtedy. No i szukałem tego klucza, bo uznałem, że już byłem wcześniej na farmie. Muszę wam trochę poopowiadać. Szukałem tego klucza, bo uznałem, że byłem już wcześniej na farmie. Więcej gdzieś tutaj musi być ten klucz. Natomiast okazało się, że klucza nie ma, ale za to jest coś takiego, słuchajcie. Jak tu podszedłem. Nasza postać powiedziała, że nie jest to dobry znak i ja się z nią w 100% zgodzę. Jeszcze bym, słuchajcie, odpalił mapę i powiedział wam, co się tutaj wydarzyło. Byłem przy tym maszcie radiowym. Tutaj odebrałem skrzynkę ze skrytką. No i oddałem to wszystko, oczywiście, no, oddałem część naszej babulce. Nie wszystko, ale tam kilka zapasów zjadłem, ale część oddałem babulce i teraz udałem się bezpośrednio już tutaj. Słuchajcie, mamy tutaj taki perk, który nazywa się porządnie najedzony i udało mi się uniknąć przymierania głodem przez 72 godziny i dzięki temu jestem szybszy, silniejszy, szybciej biegam i więcej rzeczy mogę nieść we kół. Także totalnie gigaopy jest to. Teraz będę wiedział, że trzeba zwracać na to uwagę i być cały czas najedzonym. No i dalej już nie wchodziłem, bo nie chciałem sobie spoilerować. Zapraszam. Ale nie wiem, czy zaprasza nas to coś, albo ten gościu, który tu jest. Nie mogę się ruszyć. O, a to więzień. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy. We just shoved them in there and locked the door. Monsters. Temu. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. No dobra, mnie śmieszyło akurat. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did him in. She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... Ah, we barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Klucz po prawo. Not hurt too bad. All right, she was bleeding. A bit. No właśnie, jego kumpel może tu być, w sumie.
You have no idea how stubborn I am. Ale masz gniazdo, wariacie, na głowie. O kurwa. I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. It's stuck in deep. And I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to BlackRock. BlackRock? Yeah, you know. BlackRock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you getting to live. Pninus? No jeżeli wyciągnę ten nóż, to i tak zginie, więc... A jeżeli pchnę go dalej, to... Nie wiem, i tak zginie. You don't deserve help. But here. Oh, that's better. Now, I'll just sit here for a while. I think I'm warming up. Ale mamy zajebisty nóż, Boxman. Dobra, co tu jest? 100 z papierów, nowe rzeczy, które mogę podnosić. I tuwa. Czyli ogólnie nie jest to spoko ziomo. Raczej nawet nie spoko jest, bym powiedział. I czyli to jego ludzie też wyprawili się do tej babci, tak? Tak mi się wydaje. I ona, jak mówiła, że więcej ziomków przyszło outsiders, czyli nie wiem jak to po polsku, to właśnie pewnie to miała na myśli. O kurwa, ile jedzenia! Jocie kryńca! O kurde! This pack is getting kinda heavy. No, mamy już wystarczająco teraz żarcia, żeby dać tej babce. Babuśce. Matulce? Jak ona się nazywa? Czekaj, mapa. Szara mateczka. Szarej mateczce. Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy nie ma tutaj gdzieś czegoś. Jest, katalizator. Jakbym się nie nachylił, to bym pewnie nie zobaczył tego. To mi wygląda na rurę, czyli nic w sumie ciekawego. Owoc dzikiej róży mogę wziąć. Tutaj co to jest? Wiadomość od sąsiada. Znaleźliśmy Molly, Ali od razu ulżyło. Dziękujemy ci za pomoc w poszukiwaniach. Wygląda na to, że tym razem chciał ją dopaść jakiś wilk. Od trzęsienia ziemi pokazuje się ich tu coraz więcej i podchodzą coraz bliżej miasta. A i chciałbym powiedzieć, że ostatnio atakowało nas bardzo sporo wilków z tego względu, że ja przecież miałem z 10 kg mięsa na sobie i dlatego mnie atakowały. Chyba przez to, że jest nas teraz mniej. Molly jest ranna, ale myślę, że się z tego wyliczy. Lepiej pilnuj swojego psa, bo wilki mogą go sobie upatrzyć. Wiem, jakie masz podejście do dzikich zwierząt i że w żadnym wypadku nie zastrzeliłbyś wilka, ale podobno nie lubią hałasu. Wystarczy, że użyjesz przykład flary drogowej. Uważaj na siebie i odwiedź nas, kiedy tylko znajdziesz chwilę. Przebywanie z daleka od ludzi nie jest zbyt dobre na dłuższą metę. Nie zgodzę się. Jako jaskiniowiec muszę niestety zaprotestować. Dobra, tu nic nie ma, tu nie ma nic do przeszukania, tutaj może tu w sumie być coś ciekawego. Jest jeszcze więcej żarcia. Tylko to był domek w ogóle, jakieś, to jest jakaś farma, ale
Ale skąd, w ogóle jak on się tutaj dostał? To jest też dobre pytanie. Oj, ciekawe, że w ogóle kubek herbaty daje nam 100 kalorii. Warto jest zrobić tą herbatę. Generalnie. Nawet żeby tylko coś zjeść. Otwierasz do puszek. Pochrzmal, będziemy szybciej puszki otwierać. Nawet nie wiedziałem, że takie narzędzie jest nam potencjalnie potrzebne. Czyli to był domek jakiegoś zioma, tak? Jakiejś... jakiegoś farmera albo jakiejś farmerki. Był. Do momentu, kiedy on tego domu chyba nie przejął, tak? I oni sobie tu mieszkali i teraz dostał nożem od mojej dziewczyny, znaczy byłej żony i wrócił do tego domku, tak mi się wydaje. Butelka wody, rachunek za media, czytaj. Mniejszym, o tak, tak, aby uregulować rachunek lub skontaktować się z nami, e-mail i tak dalej. Uwaga, odczyty liczników są przeprowadzane przez niezależne drony. Wysyłamy nasz zespół techniczny, zajmie się coś tam, coś tam, coś tam. Czekaj. Niniejszym informujemy o znacznym przekroczeniu terminu płatności. Tu ma zaległych na pana koncie to 1000 dolców. Czyli ktoś tutaj miał dług, kto mieszkał. No to Sadek. O, do szycia rzeczy. A właśnie, jeszcze od poprzedniego odcinka. Dawaj lampę. Mogę? Chyba nie mogę, niestety, mu ukraść lampy. Od poprzedniego odcinka naprawiłem też wszystkie moje rzeczy, które miałem na sobie, także żeby żadna już nie była zepsuta i żeby lepiej trzymały tutaj. Żeby lepiej tutaj trzymały ciepło w naszym organizmie. Niestety nasze rękawice są delikatnie rękawice, buty i spodnie, delikatne wilgłe, zawilgłe, przemoczone właściwie już, mokre. To pewnie psuje trochę walory tych ciuchów i pewnie nam jest zajebiście zimno, no bo stałem jak debil na tej śnieżycy, żeby rozpocząć odcinek. Mocno służy ta koszula, no możemy wziąć. Zajebiste to jest, że ja mam 40 kg na sobie i nadal mogę biegać, nie? Safety deposit key has to be here somewhere. Tak, tak, on ma przy sobie tego. Tak mi się wydaje, że to tam ma ten klucz od sejfu. Ale poszukajmy tutaj wszystkich rzeczy, każdą szafeczkę, bo tutaj mogą być jakieś całkiem interesujące rzeczy, które nam się przydadzą kiedyś tam. Książka możemy wziąć, książka. Kurde, to pewnie dużo ważą te książki, ale dobra. No pozbierajmy ostatecznie, może się faktycznie przydadzą. Chociaż w sumie książki się przydadzą, chyba średnio. Kurtka narciarska. Uuu, to wygląda jak coś mega dobrego, nie? Poka. No, chyba będzie lepsze, ale możemy chyba tutaj założyć tą kurtkę. No, lepsze. Poszman. Tylko na wiatr gorsze. Na deszcz. Ale trzyma lepiej tego, temperaturę. Nie wiem w sumie czy lepsze. A możemy to naprawić i zobaczyć. Albo nie możemy, bo nie mam tkaniny. Przeszukaj kufer. This stuff will come in handy. O, tkanina. Buciory, chyba dużo lepsze niż te, które mamy. Pokaż, spróbujemy założyć. Gorsze, co ciekawe, ty. Chyba skórzane butki oddają, chociaż większa ochrona przed wiatrem i deszczem. Nie wiem za bardzo co... czym się kierować, którym z tutaj z tych statystyk. Czy bardziej nam zależy na tym, żeby być odpornym na wiatr, czy na temperaturę, nie wiem w sumie. A jeszcze żyjesz? Łom, o! A, czyli on się po prostu tutaj włamał. Dobra, dzięki. Pieniądze. Dobra, weźmiemy. Wyglądają na podrobione. Coś mi tu śmierdzi. I klucz do sejfu bankowego. No dobra, to ja cię tu wariację zostawiam. Mam nadzieję, że nie przeżyjesz. I trzymaj się. Oj, nie mogę już biegać, ty. Trzeba coś wyrzucić. Chyba te książki wyrzucę, bo one to są... Nie wiem, bez sensu tam te książki, wywalamy.
A jeszcze tu jest chyba coś do przeszukania. Radio nie działa. Dobra, pusto. To jest jakaś kasetka po lewo, mogę to? Nie mogę tego podnieść. Zresztą generalnie cała elektronika tutaj nie działa i wysiadło, więc raczej i tak mi było useless to. Dobra, stos papierów to raczej nie chcemy, karton też nie potrzebujemy, komputer tym bardziej, skoro nic nie działa z elektroniki. No dobra, to idziemy, trzymaj się wariacie. Mam nadzieję, że nie dasz rady. Możemy w sumie uzupełnić tego. Uzupełnić paliwo do lampy. I teraz jestem w stanie biegać? Dupa nie jestem. Trzeba coś jeszcze wyrzucić. Wodę? No wodę to akurat bym nie wyrzucał. Książki. Pewnie, że wypierdol. Dobra. No te książki są useless, one się praktycznie do niczego nie nadają. Mam nadzieję, że spotkamy tego gościa jeszcze, ale martwego i w tym samym domu. Dobra, idziemy do tego. Z powrotem do domku. O kurwa, wilk. Nie mogę zapalić za bardzo, jest wiecznie. Cięciem? Przebicie? Przebicie. Kaleczenie. Kurde, za mocne wieje, nie mogę się jak obronić. Nie, mogę mu kamieniem kurwa strzelić. Albo, a w sumie pistoletem mogę mu strzelić. O, nie pomyślałem, dobra. Mapa, żeby się jakoś dobrze kierować do domu. I idziemy do tej babci, ona nam coś wywróży chyba. Taką mam nadzieję. Powinniśmy raczej dać radę, będziemy pewnie trochę mokrzy. Mokli? Mokrzy? Ja nie umiem w polski język, ja twoja stara jak mi jest. Ale jak będziemy stali i gadali z tą babcią, to raczej wysuszymy się przy tym ognisku, więc daleko nie mamy w każdym razie. Ile ja noszę w ogóle na sobie? 40 kg. Pojebane. Jeszcze możemy biegać, no zajebiste to jest. Wyrzucimy wszystko co mamy, rozrzucimy wszystko co mamy po całym tym domu, babuśki. Zrobimy tam sobie bazę. I w sumie co zrobimy dalej? Dalej to już nie mam żadnej misji chyba. Kliknę jeszcze na mapę, nie mam nic. Czyli musimy wrócić do babci i ona nam powie co możemy dalej robić. Gdzie możemy szukać dalej naszej przyjaciółki. Czemu nie ma rękawic żadnych na sobie? A mam, ale tutaj nie mam, ty skam. Zaraz naprawdę zacznę zamarzać. Ryzyko hipotermii. Nie na długo. Mam nadzieję, że nie złapiemy hipotermię. Chociaż w sumie mam nadzieję, że złapiemy hipotermię, bo chciałbym chociaż raz zobaczyć, czy się da taką złapać. I co ona powoduje. Leków mamy sporo, więc raczej byśmy sobie z nią poradzili. Plus pewnie raczej by chodziło o to, żeby się tylko wygrzać przy ognisku, nie? Chyba. Bo o to chodzi z hipotermią generalnie. Witam. Elo, a i od razu tego. Ona mi tu zupkę zrobiła? A nie ma zupki. Ostatnio była zupka, jak przyszedłem. Dobra, i od razu też wykonamy misję z oddaniem jej tego. Z oddaniem jej kalorii. Lodóweczka, schowaj tą broń, bo ja zaraz nie przypadkiem strzelę. No i wrzucamy tutaj zupa pomidorowa dwa razy. Tacy? Chyba tak. Tak mi się wydaje, bo taka, no, taka muzyczka była. Mamy to. Ryzyko hipotermii też wyleczone. No i dobra, pogadajmy z nim najpierw może. A, co? A, bo ja miałem do tej skrytki zajrzeć. Łe kurwa. No dobra.
Czekaj, to ja tu muszę porobić tego. Śpiwór powyrzucać, jakieś ciężkie rzeczy to trzeba poupuszczać. Łom bym sobie zostawił, bo to by się trzeba było włamać do samochodu. Więc zostawimy. Mocno zużyta kurtka narciarska. No to nie jest dobra kurtka? No jest, nie? Chyba jest lepsza, no. Co? Zakładam tą kurtkę. Od razu ją ulepszę. Potrzebuję tkaniny. Pewnie tutaj leżą tkaniny gdzieś. Jak nie leżą, to możemy podrzeć inną kurtkę i zrobić z niej tkaninę. Czynności, zbierz, tkanina, zbierz. Dobra, i teraz możemy czynności, napraw, pyk. Co jeszcze jest do zrobienia? Do naprawy coś jeszcze jest? Chyba nie. Znaczy, no teoretycznie te, co jest na 50%, moglibyśmy ponaprawiać. O, to jeszcze możemy naprawić. Ale to potrzebuję tej tkaniny. Mam tu jedną jeszcze. Okej. Nie wiem od poniżej jakiego procenta musi zejść, żeby to było opłacalne naprawianie. Wydaje mi się, że jak będzie na po prostu pomarańczowo, to wtedy to naprawiamy. Czyli na przykład jak tu jest. I teraz się chyba, wydaje mi się, opłaca. Dopiero. Weźmy sobie na ciuchy. Mam coś jeszcze do podarcia? Mam. Czynności, zbierz, tkanina. Dobra, nasz ziomo. Co to było na naprawy? Nie pamiętam. Szalik chyba. Czynności, napraw. Dobra, spoko. Tych zestawów do szycia to mam 3, więc... Więc spoko, możemy sporo rzeczy tutaj naprawiać. Buciory. Czy my chcemy buciory zmienić? Bo już nie pamiętałem, czy my chcieliśmy je zmienić. Chcieliśmy je naprawić i wtedy ewentualnie... Nie chcieliśmy ich zmieniać. To upuść. Jeszcze jakieś ciuchy tutaj, jakaś koszula, to też useless. Te rękawiczki, no to mamy lepsze chyba, wełniane lepsze. O, takie średnio lepsze, szczerze mówiąc. Może bo są zużyte. Kurde, nie wiem. Dobra, założę na razie te i te wyrzucimy tutaj na podłogę. Kurwa, nic nie widzę. Chodźmy trochę dalej, jeszcze powyrzucajmy tutaj rzeczy. W sumie mogłem wam zatrzymać, jak wyrzucam te rzeczy. No, ale już nie pomyślałem. No, mogę tutaj taktyczne zatrzymanie wejść w grę. No, już happens to the best. Dobra, to idę spać, idę zatrzymać i idziemy do sejfu. To teraz w sumie zatrzymam. Dobra, wypoczęci, więc lecimy otwierać bank. Robić napad na bank. Co? 30 kg mamy w sumie weku. Powyrzucałem jeszcze jakieś tam useless rzeczy, ale ogólnie mamy 30 kg, ale kurde, problem jest taki, że mam tylko i wyłącznie takie rzeczy, które musimy mieć w eku. Więc ja nie wiem, jakim cudem mam 30 kg. Trochę spanikowałem, szczerze mówiąc. No, więc niestety będziemy musieli z takim eku chodzić cały czas. A to my tutaj mamy iść, nie? A tu jest ten bank, dobra. I zniknął mi też niestety perk, który nazywa się porządnie najedzony. Porządnie najedzony mi perk zniknął z tego względu, że przekimałem się za długo i nie spojrzałem, ile mi kalorii zostało. No ale odnowimy sobie w końcu ten perk. On tam po trzech dniach wraca, więc luz. 3 dni będziemy mogli potężny 5 kg mniej niestety nosić przy sobie. Czyli musimy znaleźć kombinację do sejfu, tak? Okej. Tylko gdzie, jak ja już tu patrzyłem chyba z 55 razy po wszystkich szafach.
A którego sejfu? Locked. Can't get in here yet. A tego sejfu. Ja to próbowałem kiedyś. Po co mi klucz? Poczekaj, ja zebrałem jakiś klucz numer 15. Dobrze pamiętam? Nie wiem, czy ja go znajdę w Eku. W Eku go nie ma, ale może gdzieś tutaj będzie. Klucz jest. Klucz do sejfu bankowego. Otwiera sejf w skarbcu bankowym 15. A, czyli w środku otwiera. Jocie kręca, czyli co my mamy za zadanie? Dobrze ja robię? Stara niewidoma kobieta, która być może jest ostatnią mieszkańcą Milton. No dobra, ale wyjmij zawartość sejfu w banku. No tak, czyli my tutaj musimy znaleźć tę pieprzoną kombinację, tylko gdzie, to jest moje pytanie. Tu już wszystko przeszukiwałem, nie? Mikrofali raczej nie schowali, chyba że się na nowo teraz respiło. Bo my tutaj byliśmy trochę wcześniej. Możemy w sumie poprzeszukiwać. O! A no tak, no tutaj. No oczywiście, że będzie tutaj. No. What have we here? A nie było tu. O kurde, ale zyskaliśmy jakieś fajne buciki. Tak mi się wydaje. A nie gorsze, ale chyba gorsze tylko ze względu na to, że są zepsute. Myślę, że będą dużo, dużo lepsze generalnie. Dobra, czyli. Ja wiem gdzie, ja wiem. O, czekaj, kumam, pamiętam. Gdzieś tam był domek tego zioma. Tego zioma, co się zajmował chyba tym bankiem. Tego bankiera, tak mi się wydaje. My chyba tam musimy iść. No, tak bym strzelał. Idźmy tam. Mamy teraz łom, więc mam wrażenie, że będę w stanie mu się pierdzielić do chaty. A jeżeli nie będę w stanie mu wejść do chaty, to wydaje mi się, że będę mu w stanie wejść do samochodu. A to może wystarczy. Może gdzieś tam ukrył kod. Nie wiem, kto normalny by zostawił kod do sejfu w samochodzie, ale miejmy nadzieję, że on nie był normalny. Tylko nie wiem, gdzie on się znajdował. Ten domek. Chyba gdzieś tutaj? Chyba tutaj. Chyba to był ten domek po lewo. O, wilk. Dobra, ale my nie mamy żadnego mięsa przy sobie, więc one nas raczej ignorują. To nie był... A, to był ten domek. Dobra. Czyli nie możemy się włamać łomem. To nie wiem jak to zrobić. A tamten czerwony auto to nie było jego autko? Może któreś z tych autek to jest jego autko, nie? I trzeba poprzeszukiwać tutaj bagaje. Kto wie? No chyba nie. Jakiś plan B? Chyba brak planu B. Plan B to wrócić z powrotem do tego miejsca tam. To jest głośne. Siema wilk. My kumple? Chyba tak. Spróbujmy jeszcze tym otworzyć tutaj te bagaje. Ja chyba za bardzo kombinuję, tak mi się wydaje. Bo to będzie jakieś proste rozwiązanie, typu po prostu klucz jest w środku i trzeba szukać, znaczy kombinacja jest w środku i trzeba szukać. A, tutaj mogą być w sumie też. A mogłem też nie być. Nie wiem, czy w ogóle tu byłem zobaczyć. Do tych samochodów. Byłem. Tu byłem.
Żadnej karteczki nie spotkałem z numerem. Może potencjalnie to było jego auto, nie? Tak sobie pomyślałem. Chyba niekoniecznie. Dobra, wracamy i nie wiem, jeszcze się rozejrzymy? Nie wiem, no potrzebujemy tego, nie? Numeru jakiegoś. Kto wie, gdzie to znaleźć? Zawsze można sprawdzić na necie, ale... Co to za zabawa, no nie? Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj? Jedyna szuflada, której... To jest jakiś żart, to jest jedyna szuflada, której nie przeszukałem. Klucz do domu dyrektora. Nie, to się musiało teraz zablokować, nie? Bo to jest niemożliwe, że jedyna szuflada, która w grze była... która w całym tym budynku została nieprzeszukana, to była ta z kluczem. Nie uwierzę, że to był przypadek, nie? Niemożliwe to jest. Naprawdę, nawet jeżeli bym się postarał, to... to myślę, że bym przypadkiem otworzył tą szufladę. Nawet jeżeli bym chciał ją nie otworzyć. Pewnie dopiero jeżeli odbyliśmy tą interakcję, to nam się ta szuflada odblokowała. Możliwość przeszukania tej szuflady. Dobra, to ten domek był? Nie pamiętam do końca. Siema. Dom w Milton. To chyba nie ten domek. To chyba taki standardowy domek. To nie to. A to tutaj było, po lewo. Pokaż, co tam w środku jest. Może broń? Przecież był tym bankierem, nie? Chyba musiał mieć spluwę jakąś. Zjełczała sieja kanadyjska. Co to kurwa jest? Wygląda obrzydliwie. Garnek już mamy. Herbatę możemy wziąć, otwierać też w sumie. Nie wiem, czy otwieram szybciej tego puszki, jeżeli otwieram otwieraczem. Bo ja ogólnie teraz otwierałem puszki i to mi się wydaje, że tak samo. Jeżeli chodzi o czas. Nie ma jakiejś większej różnicy. Ale może nie otwieramy nożem tych puszek, więc dzięki temu nam się nóż nie psuje. Znaczy nóż, no kawałek metalu. Dobra, piekarnik. A, w ogóle tak, no. Lampa. Najważniejsze, jak wchodzimy do takich pomieszczeń, zawsze lampa. Bo inaczej nic nie widać i możemy... szczegółowe rzeczy pominąć. Tu pewnie jakaś kurtka. Okej. Okay. Spoka. Solidno. Załóż. Buciorki, mamy takie, ale wezmę. Mam nadzieję, że mogę jeszcze biec. Mogę. Dobra, i szukamy jakiejś kombinacji. Czemu on ma tyle rzeczy? Zostawił. Chyba jakiś bogacz. Nie wziął wszystkich rzeczy. A po co mówi? Gościu, byłbym bankierem, no nie? Chyba, że też on spłonął jakby w tym. My nie znamy jego dalszych losów, co się z nim stało. Sweter. Chyba sweter. Tu jest tak napisane, sweter. Zużyte bojówy możemy użyć? Możemy założyć, no. Kurde, jesteśmy już całkiem nieźle tego. Całkiem nieźle uzbrojeni przeciwko matce naturze. Starting to weigh me down. Kod do skarbca. O kurde. 19:30:08. Oczywiście, że nie zapamiętam. Ale możemy sobie to zaraz przeczytać, więc już. Tutaj woda pewnie, nie? A, nie chcemy brać wody. Mamy 4,5 litra, więc git. This will come in handy. Dobra, wszystko raczej. Tak, idziemy. A nie mogę biec. Przeciążony jestem.
To może coś zjedzmy. Możemy to zjeść, nie wiem co to jest. Ale zjedzmy to. Nie wiem, czy to raczej dużo nie ważyło. Kurde, no ta możliwość biegania jest jednak OP, no. Chciałbym nadal ją posiadać. Ale nie wyrzucę tutaj tych przydatnych rzeczy. Tam środek antybakteryjny wyrzucić, no nie. Nie ma szans. Też wolę się ślimaczyć. Zobaczmy jeszcze do bagaja. Czemu te wszystkie bagażniki są zamknięte? I czemu akurat w bagajach jest coś fajnego? Zazwyczaj. To jest wilk po lewo, ale ignorujemy, nic nam raczej nie zrobi. I skąd ludzie mieli czas w sumie na to, żeby zabarykadować wszystko? Drzwiami i tak dalej. Panele słoneczne mieli nawet. O kurde, pochczman. Ta, to nowoczesne miasteczko jednak. Panele słoneczne. A w sumie na takim zadupiu to pewnie OP. Żeby każdy miał swój panel, jeżeli by wysiadł prąd. Ta, nie pamiętam już hasła. Wiem, że 30 było chyba na 2. 18, 30 na drugim miejscu. 18, 30, coś takiego chyba. Pokaż ten liści, gdzie tu jest ten kod? Jest kod. 19, 30, 08. Ja próbowałem ostatnio to tak na wyczucie robić, czyli na słuch i... Ale nie wyszło. Jest, 19. 30. Zero osiem. Co tu się dzieje? He? 19 30. Zero. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie to działa. 19 30 08. No to patrz. 19 16 17 18 19. Jednak tu 30. No i czemu się zepsuło nagle? Jeszcze raz. 19 30. No, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Nie mam zielonego pojęcia, jak się otwiera sejfy. 19. 30. Nie umiem. Nie wiem. Dobra, kod to 30-42. Niezły kod dostaliśmy do sejfu TBH. Po prostu metodą prób i błędów. 30-40 coś. 42. Rozumiesz? Niezły kod, nie? 30, 42 i 3. No, zajebiście, ty. Super kod wtedy dostaliśmy. To z papierów. Nie chcę. Książka, nie chcę. Pieniądze. Nada się na podpałkę. No to biorę. Aha! To do tego sejfu był ten kod. No proszę bardzo. Ale niespodzianka. Kto mógł wiedzieć? 19 30 08. Ale heca. No dobra, co jest w środku? O kurwa. To z papierów. Proszę mi to odpalić, moją nie flarę, tylko tego. Lampę naftową.
Żebyśmy tutaj wszystko widzieli z dokładnością. Papiery, metalowy pojemnik. W sumie biedny ten safe, ty. Tu nic nie ma w tym safe. To z papierów, nieźle. No dobra. Przeszukaj safe, otwórz safe. Wymaga klucz safe'u. Dobra, tutaj możemy przeszukać 18. Puste. To z papierów, świetnie. To są pewnie jakieś papiery wartościowe, nie? Coś w tym stylu. Safe szarej mateczki. Pojemnik zawiera skradziony przedmiot szarej mateczki. No to zabierz. Przeszukajmy, czy tutaj jeszcze coś jest ciekawego. Raczej jedyne co tu będzie to siano, nie? Ale może broń jakaś antyczna? Czy ktoś w sejfie schował pierdolony batonik? Naprawdę? Książka. Pieniądze. No dobra, idziemy w takim razie do szarej mateczki. Niestety nie mogę biegać. Ale jak już dojdziemy do szarej mateczki, to tego. To wyrzucimy niepotrzebne nam rzeczy. I zwolnimy sobie troszeczkę miejsca z eku. Mam nadzieję, że przy okazji wchodząc tu nie złamię sobie nogi, ale przede wszystkim karku. Mam w ogóle nadzieję, że jeżeli złamiemy na przykład nogę, znaczy skręcimy nogę, to ja nagle nie spadam dalej w dół i nie ginę. Słuchaj, znalazłem wszystko, czego potrzebowałaś. Zrobiłem wszystko, co dla ciebie mogłem. I managed to get into the bank and... Did you find it? Here's the safety deposit box you asked for. I still don't... Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. Z Jezuskiem za rękę. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. Nie, nie. Akurat wiem, że dużo zrobiłem. Where are my lilies? I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused in your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. Przypomniała jej się. I needed the pearls to remember her, but... Now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. She... Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. Yeah. And don't stop to think about Milton or Greymother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Czy ty mi chcesz teraz powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które ja tu przyniosłem, to one tu kurwa zostaną?
Już po niej nie będę mógł wrócić. To sobie zapas zrobiłem zajebisty, no. Ja to jestem jednak mądry gościu. Man who fell from the sky. I think I know enough about Loss to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace. No to jest trochę lipo, ale dobra. No ja tu będę miał, myślę, że... Kurtka, Foxman. Myślę, że niedługo sobie zakończymy odcinek i będę miał trochę czasu na to, żeby przeanalizować, co wziąć, a czego nie wziąć. I no i wybierzemy jakieś zajebiście, mam nadzieję. I wrażenie też mam, że zostanie zajebisty wybór podjęty. Nie wiem, skąd tu się wzięła ta kurtka, babcio. A ty może mi spluwę byś dała, co? A, nagrobka Lili. No to już rozumiem wszystko. Kurde, no nie mogę biegać, ale zobaczmy, może w jej kufrze będzie coś super. Jeszcze ja bym najchętniej pobrał swoje, w sensie rzeczy, które tu są na podłodze, nie? Nie jest dobrze. Gdzie tu jest jej ten kufer? Tutaj jest kibel. Tutaj? Nie, ale faktycznie gdzieś chyba ten kufer był. Nie, no nie ma, nie. Tu nie, tu nie. Gdzieś jakbym kojarzę, żebym widział taki kufer, ale nie kojarzę gdzie. A tutaj, no tak. Poka. Lina wspinaczkowa, okej. I mapa z zaznaczoną trasą wspinaczkową. No dobra. Pozwoli nam się to udać dalej. Znajdź teren wspinaczkowy na obrzeżach Milton. No zrobimy to w następnym odcinku. Jeszcze w tym możemy się chyba udać... O, też dobra, zakończymy sobie tutaj. W następnym odcinku posegregujemy... Ja sobie posegreguję poza odcinkiem wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy, bo jest ich mega za dużo. Ja tu nazbierałem wszystko, co mogłem. Nie wiem, co teraz z tym zrobić. Ja myślałem, że to nam się w pewnym momencie przyda, nie? Na budowanie jakiś pułapek, coś tego, a to dupa. No więc niestety będziemy musieli wszystko zostawić za sobą i tylko pobrać najważniejsze rzeczy. No więc zdecyduję, co pobrać, co nie. Widzimy się już pewnie w następnym odcinku bezpośrednio na tym nagrobku. No i udamy się na tą trasę. Coś czuję, że czeka przed nami nie lada przygoda. Dzięki, widzimy się jutro. Siema.